moim kanale. Dzisiaj przygotujemy serek Filadelfia. Jest prosty w przygotowaniu, z małej ilości składników, świeży. Powiedziałabym, jest mało pracochłonny, ale więcej zawiera czasu, bo musi jednak ten ser odciec. Ten ser możemy wykorzystywać do kanapek, wrapów, ale także do deserów. Chociaż jeżeli będziemy wykorzystywać go do deserów, to nie możemy używać zbyt dużej ilości soli. Ten ser jest przepyszny do tiramisu. Wypróbowany przeze mnie, gwarantuje pełen sukces. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak zaczynamy! Do przygotowania sera Filadelfia będziemy potrzebować jogurt naturalny 500 ml, 200 ml kwaśnej śmietany, łyżeczkę soli, szpatułkę do mieszania, naczynie, w którym będziemy mieszać, i ponadto naczynie, w którym będziemy odsączać ten ser. Musi być sito, bardzo drobne sito. I do tego będziemy potrzebować specjalnego worka do odciskania sera lub w moim przypadku jest to pielucha tetrowa. Ja używam ją tylko i wyłącznie do robienia sera. A więc zaczynamy. Chlepamy jogurt. Kwaśną śmietanę. I do tego wszystkiego łyżeczka soli. Mieszamy. Musimy dobrze wymieszać, aby nie było tych grudek. O, w ten sposób mniej więcej. Wykładamy sito ręcznikiem, wylewamy zawartość . Teraz musimy dobrze zawinąć ser, aby nam nie wyciekł. Skręcamy. W ten sposób. Przykrywamy małym talerzykiem i na to kładziemy jakieś obciążenie. Ja mam tutaj słoik z miodem. I tak pozostawiamy na przynajmniej 12 godzin,
aby w spokoju serek mógł odcieknąć. Że możecie zauważyć, tu na dole już się zbiera serwatka. Już odcieka. Po 12 godzinach wrócę ponownie i pokażę, jak wygląda ser. Minęło 12 godzin. U mnie troszkę więcej, bo zostawiłam ten ser na noc. Zobaczymy, co nam wyszło. Bardzo miękki, kremowy. Dołożymy. Ser jest bardzo kremowy, idealny na kanapki, wrapy. Serek możemy podać na takim krótkim pieczywie lub dowolnej kanapce. Smarujemy cieniutko. Jest naprawdę przepyszny, musicie spróbować. Idealny, prosty do zrobienia, świeżutki. Robicie go wieczorem, przez noc pozostawiacie w lodówce. I rano jest przepyszny do kanapek serek. Możemy podać go z odrobiną pomidorka. Jeszcze troszeczkę pieprzu. I tak prezentuje się skończona nasza kanapka. Życzę Wam smacznego i po więcej przepisów zapraszam na mój kanał. Do zobaczenia. Pa!